Dzień dobry moi drodzy, ja jestem Wodzu i witajcie w nowej serii na moim kanale, czyli w Robocopie Rogue City. Jest to gra polskiego studia Teyon i to samo studio stworzyło grę Terminator, która przyjęła się bardzo pozytywnie. Obecnie z tego co zerknąłem na recenzję, Robocop również już ma bardzo pozytywne recenzje. Ta gra wyszła dokładnie dla mnie wczoraj, czyli 2 listopada. Wy prawdopodobnie dostaniecie ją albo 3, albo 4. Zobaczcie, jak to wyjdzie u mnie z montowaniem. I mam nadzieję, że ta seria przyjmie się na kanale, bo teoretycznie operujemy tak w latach nam u mnie na kanale między 40 a 80, jeśli chodzi o gry wojenne, więc tym razem przenosimy się z działań wojennych na działania wojenne na ulicy. I zamiast jeździć czołgiem, będziemy chodzić kroczącym czołgiem, bo taka będzie mniej więcej rozgrywka Robocopem. Więc bez takiego przedłużania zapraszam do oglądania. Dajemy nową kampanię. Wolę rozegrać to na standardowym poziomie trudności. Nie wiem jak to wyjdzie. You give us 3 minutes and we give you the world. Good evening. I'm Casey Wong. A military submarine that went missing over 3 years ago has suddenly reappeared in the Baltic Sea. Confused seamen mistakenly opened fire on the last Lapland reservation, killing 12. Thankfully, our homesick sailors are back on U.S. soil. Welcome back, boys. In local news, a new crime wave that is sweeping Detroit has already claimed the lives of 21 police officers. Here's a statement from the head of OCP, Omni Consumer Products, that's funding and running the Detroit Police Department. Old Detroit has a cancer, and that cancer is crime. It must be cut out, and OCP holds the scalpel. According to our sources, the attacks were aimed at catching the attention of a man whose identity remains unknown. This dangerous new guy in town seems to have his eye on doing business in Old Detroit. Hands off me. Shut I'm sorry. There seems to be a disturbance? I'm a big fan. Now move. Don't adjust your television sets. Your regularly scheduled program will be back shortly. Now, this message goes out to the new guy in town. It seems that you're looking to spend some money in this great city of ours. I'm here to tell you that the Torchheads are open for business. You may have heard of us as the number one supplier of nuke in Old Detroit. The most potent, addictive drug available in front of every convenience store, school, or library near you. But that's not all we're capable of. Let's get you up here. We'll get Officer Howard to illustrate the point. You see, Officer Howard made a drug bust that cost us a lot of money. We want to reward this dutiful officer with a performance bonus. A lifetime supply of nuke. Oh man, you're gonna have the time of your life. There you go. Enjoy. New guy, us Torchheads are more than capable of doing whatever you need done in our city. So what is it, huh? Arson, smuggling, drug dealing, good old-fashioned murder. We do it all. You've got the money, we've got the power. So let's talk. Czyli po klasyka walka z dostawcami. Nie wiem, czy na YouTubie mogę to akurat powiedzieć, ale nielegalnych używek. Zastanawiam się, czy tutaj bardziej będzie to liniowe, jak teoretycznie było to w Terminatorze, z tego co słyszałem. Czy troszeczkę będziemy mieli otwarty świat. Good to see you, Murphy.
Lieutenant's at the main entrance to the TV station. Ogólnie tak patrzę jeszcze na optymalizację, bo w tych cutscenkach było trochę mało FPS-ów. Tutaj mam niby tak 60, dajcie mi chwilę, tutaj coś sobie tylko zerknę. Dobra, musiałem sobie ustawić NVIDIA DLSS na zrównoważoną. Cóż, jak Murphy idzie, no to ta, ziemia się trzęsie. Spokojnie, paru się tu porozwala. O. Klasyczne koty. Spokojnie, ja sprawię, że będzie wam brakować tych worków jeszcze na najbliższe kilka miesięcy. Kurde, strasznie tu głośno. Tells us to stand down till SWAT arrives. That's our situation. Looks like I'm on the way out. Not so fast, buddy. Who do you think is gonna clean up this place? I'm not letting you off that easily. You sound just like my wife. If that's the case, let's get you patched up. We wouldn't want to get on her bad side. Press here. Medic? No lepiej, żebyś cię wykitował, bo żona cię jeszcze przywróci do życia i dopiero zgotuje piekło. Sorry, dude. The police want us to release the hostages. So no hard feelings. Hey, you can't go in yet. We need to wait for the reinforcements. Reinforcements have arrived. I knew you'd say something like that. Gościu, masz przed sobą chodzący czołg. Posiłki to ja właśnie. Nie ma nic potężniejszego tutaj. To mnie też zastanawia, bo ja wybrałem sobie, mam skórki i trochę tak, nie wiem, z Robocopa dwójki niby jest skórka. Jeszcze jest skórka uszkodzona i klasyczna. Myślę, że co odcinek sobie będziemy tę skórkę zmieniać. Na razie na Robocopie 2 idę. Guys, we've got company. Anyone expecting a silver freak? No tak nie do końca jest srebrny. Drop it, scum. Okej. No, trochę tak dziwnie się strzela, jeśli mam porównywać do innych gier. Mamy już tutaj broń automatyczną. Aha, to jest strzelba z tego, co rozumiem. I to okej, to jest walka. Aha, mogę wymieniać bronię. Bo tutaj... Aha, czyli pistoletu sobie nie zamienię. No dobra, na razie z tym Uzi jakoś. Co jak co, ale broń automatyczna jest bardzo potężna i ja od następnego odcinka będę musiał przyciszyć sobie tę amunicję, kuźwa, przyciszyć sobie tę grę. Jest naprawdę głośna dla mnie. Wam to i tak przyciszę. Dobra, chodźcie tutaj. Dosłownie, takim czołgiem się tutaj jest. Teoretycznie trzeba by się chować za te różne obiekty, ale że to Robocop, to tak nie bardzo, ale... Czy mogę tu biegać? Niestety nie.
Dobra, ja sobie tutaj popodnoszę amunicję. O, fajna jest ta animacja chowania. Aha, nie mogę podnieść już tej amunicji. Dobra, dawaj tutaj windę. Do 2000 LB, czyli powiedzmy... Lewis, you're here. Kurde, nie mogę sobie przypomnieć, ile to było 2000. 1000 to powinno być coś koło 400. 800 kilo? Let me. I doubt you had time between all the heroics, but I got a key card from the janitor. It's good to do some real street work from time to time, you know. After you. No właśnie, po co mamy niszczyć swoje własne mienie? Znaczy nie do końca nasze własne, ale miasta. Bandyci to co innego. Dobra, pozwól, że ja pójdę przodem. A to co to? Skradziony portfel. Dowody zbrodni. Uuu. Czyli trzeba tu się rozglądać. Dobrze, że to wszystko jest podświetlone. Zobaczmy. O, tutaj też mamy. Ogniwo. Wait a second. Dobra. Zastanawiałem się, co to jest, a to najwyraźniej po prostu mamy system leczenia. Hello there! Ty przetrwałeś, kurde, tyle kul w łeb! Najbardziej mnie zastanawia, czy tutaj da się mieć trochę więcej amunicji. Bo jednak do tego Uzi te trzy magazynki, to jest dla mnie trochę za mało. No ta optyka Robocopa bardzo tu pomaga, jak podświetla tych wrogów. Tylko oczywiście ja to muszę jeszcze celować, bo jak nie celuję, to chyba tego nie podświetla. Muszę się przyjrzeć. Nawet tutaj fałszywe pieniądze, będzie kasiora, będą punkty doświadczenia. Ciekawe, na co to można użyć, bo widziałem jakieś tam niby drzewko. Kurde, już k ciebie. Lois tak się nazywała? Chciałem postrzelić. Czy na śmierć i przedawkowanie? Chyba mu to wstrzyknęli. O, tutaj mamy kolejne ogniwa. Fantastycznie. Okej, nie podświetla ich, póki tego celowania nie włączę. To jest mega ułatwienie i mega przyjemne, ale też z drugiej strony obraz lekko się rozmazuje. To chyba o taki klimat chodzi też. Chwila, czy... Chyba mogę biegać, bo nie wiem, nie czuć tego, żebym biegał. O, tutaj mamy kolejne dokumenty. Poczekaj, ja tutaj muszę posprawdzać. Więcej punktów doświadczenia, tym lepiej. Tu jest sporo dowodów. Prawdziwy policjant to wszystko sprawdzał. Przy okazji mamy kolejne ogniwo. Tutaj chyba zaglądałem. Trochę amunicji. Nic na razie nie zauważyłem. Jak mu pięknie rękę odwaliłem. Ja się zastanawiam, dlaczego tu nie mogę przejść, a tu... Lois... Nie mogę zapamiętać. Mnie po prostu zablokowała. Nie no, to Uzi jest mocne. Mocniejsze od pistoletu. A w zasadzie nie sprawdziłem, czy widać... No, powinien być taki czarny ten pistolet u mnie. Czy ja tu kałasznikow dawać? Wiesz, kałasznikowa. Bawimy się teraz. Jak prawdziwy towarzysz. Ale kałasznikow ma kopa. Over here, Murphy. It's that service box, isn't it? Hey, why don't you check it out?
Badanie obiektów. Możesz wykorzystywać wizję Robocopa, aby analizować przedmioty lub ludzi w poszukiwaniu śladów. Dostępne do zbadania przedmioty są oznaczone symbolem znaku zapytania. Aby dokonać analizy, naciśnij przycisk, patrząc na znak zapytania. Okej. Wykryto krótkie spięcie. I am detecting a short circuit. We need to isolate the cables. I think I've got something just for that. Guma. Klasyka amerykańskich filmów. Jak u nas jest trytytka, tak u nich jest guma do rzucia. Thanks, but I'd say it was a team effort. They're holding everyone in the studio. It's on the 30th floor. Kurde, jaki luksus, w windach, telewizor. So, our friends in blue finally decided to join our glamorous show. I'm afraid you're too late for my autograph. Chopper's ready. I've gotta go, but the party goes on. Guys, make sure you provide all our guests with a decent amount of amusement, so don't skimp on the nuke. See ya. What a freaking psycho. We need to be quick before they kill anyone else. No, widać, że z Robocopem jest trochę coś nie tak, bo we are here to enforce the law, Lewis. Let us stay focused. Right. Just keep in mind that nie chciałem przerywać, ale zobaczył po prostu siebie bez tego całego pancerza. W filmie to było dość częste w pierwszej części, w pozostałych już nie pamiętam. Police dog and its bitch. Not sure which one is which. You're gonna take that back. Kurde, wniecenia mi robią. Jak fani Call of Duty mają No Russian, to my tutaj mamy żadnych przestępców, kurde, czy ja mogę zrzucić takim monitorem? Jak to się... Dobra, nie wyszło jak chciałem, czekajcie. Chyba tutaj... Dobra, Lois, trzeba na razie pomóc. Nie no, ten... Ja się zastanawiam, czy to jest kałach, czy to jest coś potężniejszego? W rękach Robocopa to działa mocniej niż powinno. O, zostało mi mało amunicji. Trzeba będzie pozbierać. Tu mamy kolejne takie rzeczy. Monitorami w nich porzucam. A właśnie, bo tutaj było bicie. No kto czy termowizja? Nie zastanawiam, pod którym będzie bicie. Dawać mi te wszystkie dokumenty. A, okej, okay, mam bicie podśrodkowy. Są kolejne. O! Bierz monitor! Nie pamiętam, kurde, jak te monitory się nazywały. Muszę sobie przypomnieć. Kineskopowy, o! Kineskopem zaraz dostaniesz w łeb. Gdzie jesteś? Kurde, nie dostałeś! Dobra, na razie przełączę się na ten pistolet, bo kałach ma mało amunicji. Nie ma tutaj żadnych tych rzeczy. Macie! I ty masz! Dawać jeszcze jeden! Masz! Dawaj kolejny! Masz? Nie trafiłem. O, dziękuję. Amunicja do kałaszka, tego potrzebowałem. Nie widzę tutaj żadnych innych rzeczy. Jak coś pominę, to trudno, ale za dobrze się bawię przy tej grze. W szczególności jak rzuca się kineskopami. Trochę tych dowodów. Kurde, ten jak zaczął zwiewać. Jakie to jest bydle mocne. Nie chodzi mi o spluwę, tylko o gnoja. Mam nadzieję, że da się ten pistolet ulepszyć, bo jednak czuć, że jednak napotyka jakiś opór.
Okej, tu mamy kolejne rzeczy. Kolejne apteczki. Będę na to mówił apteczka, prościej jest. To jest przeładowane, spoko. Nie to chciałem wziąć, ale... W sumie okej. A! Okej, tym monitorem po prostu tak przywaliłem. Brakuje mi, nie widzę stóp i nie wiem, kurde, czy sprintuję, czy nie. Zakładnicy. Kiedy stajesz twarzą w twarz przestępcami, którzy wzięli zakładników, masz tylko kilka sekund na wyeliminowanie zagrożenia i ochronę niewinnych. Wykorzystaj swój niezwykły refleks, by sprostać temu wyzwaniu. Ojoj. Dobra. To kałasznikow w rękę. Chyba wszyscy przeżyli. This lady really needs to see a doctor. Murphy, these people need help. Why don't you go ahead? I'll stay with them. Right. This is Lewis. We have rescued three hostages, one with a gunshot wound to the abdomen, requesting urgent medical assistance. Over. Mnie to zastanawia, czy gdybym był trochę szybszy, to czy nie miałaby tej rany postrzałowej, czy jednak musiało to być w skrypcie? Chyba musiało być w skrypcie. To jest mi niepotrzebne. O, pod C mamy noktowizję. Tutaj nic nie ma. A, stąd przyszedłem. W sumie chyba byłoby to wszystko zaznaczone. Trzeba sprawdzić, jak będzie w jakiejś ciemności. Dosłownie, po prostu na nich szarżuję. Kurde, niestety w tych niektórych scenach spadają FPS-y. Trochę kiepska optymalizacja na mój sprzęt. A szkoda, bo gra wygląda fantastycznie, prezentuje się fantastycznie, gra się fantastycznie. Kurde, przeładuj! Lecisz! Nie macie. Ciekawe, czy można z nich sobie robić tarczę taką tymczasową. To jest przeładowane. A, jak jest, to się użyje. O, jak się idzie z kałachem, to niby jest animacja, że się biegnie. A nie, czy w praktyce to jest biegnięcie, czy po prostu zmiana jakoś efektu kamery, bo pamiętam, że w jednej grze tak było, tylko kurczę zapomniałem, jak się nazywa, że tylko kamera się zmieniała. No ale kałasznikow to jest różnica od porównania do tego pistoletu. Co to jest? Ujujuj, będzie wybuchowo. O! Szkoda, że nie mogę kucać. W praktyce Robocop nie kucał. W tym kostiumie nie dało się... Jak pięknie latają! Już tutaj jeden został, choć... Nie, muszę se kałacha na dłużej załatwić. Co najbardziej uniwersalna broń. Szkoda, że na razie mało amunicji do niego się zdobywa. Kolejne dokumenty. Gdzieś jeszcze jakieś dane, raczej dane. Chciałbym powiedzieć dane wywiadowcze, dane propagandowe. Za dużo grania w gry wojenne. Jakieś dowody przestępstwa, czy tutaj są? Dobra, na razie na pistolet. Tu mamy kolejną niukę.
W tym obszarze chyba to wszystko. No dobra, to lecimy dalej. Dawaj, amunicja do kałacha. Od razu se przeładuję. To jest mi niepotrzebne. A to sobie wezmę. Kuźwa! Podłożyli ładunek wybuchowy. Szybka mi pękła. Wiecie, co byłoby teraz fajne? Bo tu mam skórki. Tylko gdzie te skórki można wybrać? Aha, to w trakcie grania już nie można wybrać. Kurde, szkoda. Najwyżej później będę musiał wybrać, ale ten wybuch ma negatywny wpływ na Murphy'ego. Bo nagle zaczyna wracać wspomnieniami do poprzednich czasów i... Oj, to się na nim źle odbije. I to bardzo źle. Chyba tu nigdzie żadnych dowodów nie będzie. What the hell? Ale odcięło. Co jest? James really looks up to you. He said in school that he wants to be a police officer just like his dad. He's coming! It's your fault! No mój refleks jeszcze szwankuje, ale wszyscy zakładnicy przeżyli i to się liczy. Kurde, jakie niskie FPS-y. Naprawdę, mimo że mam potężną kartę graficzną, to jednak chyba procesor najbardziej na tym cierpi. Hey, no sudden moves, cop! I'm not dying here! Get me another one of those choppers, like the one that took Soot! You hear me? You work so hard, honey. Why don't you take some leave? We all could use a little break from this reality, don't you think? Nie dobrze. Robocop widzi swoją żonę, czyli odpływa. I don't know what I would do if I ever lost you. You got 3 seconds. 3. Our family is the only thing I need to be happy. 2. Are you fucking deaf? Promise me you will stay like this forever. 1. Last chance, weirdo! I love you so much, Alex. You okay there, Murphy? What does it want? Get it away from me! I... Sorry. Can you see? It's unstable! Ma'am, please, calm down. It's been a very tough evening, and I assure you that everyone wants to be back home with their families. Though for some of us, the night has just begun. No, ja tę scenę akurat z tym zakładnikiem widziałem, więc... No... Byłem pewny, że ta... Druga typiara, zapominam jak się nazywa, akurat go postrzeli, ale Robocop został uszkodzony. Ja muszę chyba pokombinować coś jeszcze z optymalizacją i moi drodzy, w tym miejscu zakończymy. Mam nadzieję, że żadna kascenka się teraz nie pojawi, a jednak się pojawi. Wszystko jest zrobione na silniku gry, z jednej strony to dobrze, z drugiej strony ja to niestety odczuwam na niskich FPS-ach. Prawdopodobnie na monitorze Full HD byłoby stabilniej niż na 2K. No problem. Do you take singles? Get back in line. They're here. Good job, Murphy. I think you're forgetting someone. Officer Lewis, you were remarkable.
Soot ran off with his tail between his legs. Would have been nice if we caught him, though. All right, all right. Are you done with this circle jerk, huh? Good. We've got a problem. The malfunction caught on camera provokes a question. Can we put our safety into the hands of a machine? Especially one as unreliable as RoboCop. We asked Max Becker, the head of security concepts at OCP. Now quiet! We would never put a defective product on the streets. That's not what we do. We all saw it hesitate in a life and death situation. Why? Does it really know right from wrong? Listen, I would trust this guy with my kids. I mean, if I had any. This was just an isolated glitch. Thank you. Mr. Becker, I've got more questions. Oj, coś mam przeczucie, że tych odosobnionych incydentów będzie trochę więcej. But she's got a point. This was not an isolated incident. It's a pattern. A pattern that the old man once examined and fixed. Time to see what's hiding in that metal head of yours. We know what's in Murphy's head. It's what's in yours that worries us. Push me, and you might just find out. You, follow me. No dobrze, moi drodzy, a więc w tym miejscu zakończyłem. Mam nadzieję, że ta staria wam się spodobała. Ja jeszcze muszę pokombinować, najwyraźniej tę grafikę jednak trzeba zmniejszyć, żeby było przynajmniej te stabilne 60 klatek na sekundę. Więc zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się i na razie.